Pani burmistrz, coś nowego, coś bardzo ciekawego, ale też nie tylko o zabawę tutaj chodzi, ale i o bezpieczeństwo. Pasy 3D, czemu one mają służyć? Dokładnie, nie tylko o zabawę tutaj chodzi. Pod koniec, w zasadzie początkiem lipca, zgłosiła się do Urzędu Miejskiego firma Budimex, która zaproponowała szkołom boguszowskim udział w tym projekcie. Wszystkie szkoły z Boguszowa Gord zgłosiły się do projektu. Została wybrana szkoła podstawowa numer 6 w dzielnicy Kuźnice. No i tutaj mamy efekt za mną tej współpracy. I tak jak pan powiedział, pan redaktor, to nie jest tylko zabawa, bo to kwestia bezpieczeństwa. Maluje się te pasy na gminnych drogach, ponieważ no, nie ma tutaj jakiegoś zmożonego ruchu, ale to chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy rozmawiali o bezpieczeństwie. To jak przejeżdża tutaj każdy z kierowców, zatrzymuje się, widzieliśmy tutaj przed tym przejściem, no i zastanawia się, tak, cóż to jest, a więc już jakiś tam efekt zwracania uwagi na to, że są takie przejścia i za chwilę tutaj może się pojawić mały człowiek. A dla tych małych ludzi to jest okazja do edukacji. I taką edukację będziemy tutaj przeprowadzać. Za chwilę przejdziemy na dalszą część tej edukacji, bo to nie tylko te pasy 3D, ale całe dzisiaj zajęcia edukacyjne, które firma Budimex z dziećmi przeprowadzi. Wszystko to powstało ze sprawą współpracy i gminy, i radnych. I tutaj za chwilę pan Michał Foryś powie o tym projekcie, bo on jest współorganizatorem tego wydarzenia. Tu projekt bardzo ciekawy, ponieważ on przez to, że budzi ciekawość, wpływa na bezpieczeństwo dzieci, pasy namalowane bezpośrednio przy szkole. Tak, jestem jedną z osób, która miała okazję uczestniczyć w tym projekcie, ale muszę od razu tutaj na wstępie podziękować mojemu koledze z lat podwórka, z lat podstawówki, panu Filipowi Cieślińskiemu, za to, że w ogóle się do mnie zgłosił z tym tematem, bo to było jego pomysł. Zapytał mnie, czy bylibyśmy chętni wziąć udział w tym projekcie, złożyliśmy odpowiednie wnioski, dokumentację fotograficzną i okazało się, że Bogusz został wybrany jako jedno z 5 miast w Polsce, gdzie firma Budimex za darmo, bezkosztowo takie pasy utworzy. Chodzi przede wszystkim o to, aby zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Idzie okres jesienno-zimowy, będzie coraz szybciej, ten dzień się kończył. Też problemem jest to, że ludzie ubierają się na czarno, na szaro, nas nie widać na przejściach dla pieszych, a bardzo ważnym elementem jest to, żebyśmy mogli w jakiś sposób innowacyjny na to zwrócić uwagę, na ten problem. Mamy też do czynienia z taką sytuacją, gdzie szczególnie dzieci bezmyślnie wbiegają na pasy, a może takie pasy nietypowe, takie budzące ciekawość, spowodują, że dziecko zanim na nie wejdzie, się właśnie zatrzyma. Dokładnie tak. To jest jak gdyby pierwszy aspekt. Drugim aspektem jest to, że innowacyjność tego projektu i to, w jaki sposób on wygląda, powoduje, że będzie na pewno więcej rozmów wokół tego tematu, a to też o to chodzi. Ale z drugiej strony mamy też kierowców, którzy również są uczęszczają po tej drodze i bardzo ważnym elementem, też o to apeluję do Państwa, bo wiele głosów pojawiło się, że jest to kontrowersyjny temat. Nie chodzi nam o to, żeby w jakiś sposób kierowców zaskakiwać, żeby tutaj powodować jakieś niesamowite hamowania nagłe. Nie. Natomiast sam uczyszczałem tą drogą już po wymalowaniu tych pasów. Na pewno wzbudza to efekt pożądany, czyli zdejmujemy nogę z gazu, hamujemy i patrzymy, co na tej jezdni leży. Także to chodzi o to, żeby kierowców nie zaskakiwać, tylko w jakiś sposób spowodować, żeby ten kierowca troszkę tą czujność bardziej wyostrzył. Na co zwrócić warto uwagę? Na to, że w tej chwili z tej perspektywy te pasy może nie robią tego efektu wow, efektu 3D. Natomiast głównym zamiarem tego projektu jest to, że kierowca, który nadjeżdża od strony prawej, kiedy frontowo do tych pasów podjeżdża, widzi taki efekt, jakby coś leżało na ulicy. I to o to chodzi, bo z tej perspektywy, mówię, nie ma takiego efektu wow, natomiast nam głównie chodzi o to, żeby kierowca, który przyjeżdża na tą drogę, żeby właśnie zastanowił się, o co chodzi, dlaczego coś tam na tej drodze jest położone. Pani Klaudio, Budimex realizuje bardzo prospołeczny, bardzo CSR-owy projekt, który wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo, w tym dzisiaj w naszym przypadku dzieci. Tak, dokładnie. Firma Budimex prowadzi program Helujce. Tak jak powiedział pan, jest to program społeczny, który ma na celu edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. I to jest tutaj kluczem, żeby zadbać o najmłodszych, o to, żeby wiedzieli, w jaki sposób się bezpiecznie poruszać, co im na drodze przyniesie korzyść, jak się zabezpieczyć, o tym, że te odblaski są bardzo ważne.
Sam projekt powstał jakby z potrzeby, z tego, że widzieliśmy gdzieś, że tych wypadków i z udziałem pieszych jest bardzo dużo i sama wiedza nie jest wystarczająca w tym zakresie, a przepisy też się zmieniają, więc ruszyliśmy z taką misją po polskich szkołach, żeby sprawdzić, jak to u dzieci wygląda, ale też wyposażyć je i w odblaski, i też w karty Hello.ce, bo tak się nazywa nasz program Hello.ce, a nazwa się wzięła właśnie od kart In Case of Emergency, czyli w razie wypadku. I to przede wszystkim przekazujemy dzieciom, żeby takie odblaski i takie karty przypiąć sobie do plecaka. Nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji się spotkamy i dobrze mieć wtedy właśnie takie karty, żeby pokazać, żeby dać sobie tą możliwość i się zabezpieczyć, żeby był kontakt z naszymi rodzicami, z naszymi bliskimi w razie takich trudnych sytuacji na drodze. Te trójwymiarowe pasy to piąte pasy w Polsce, tutaj w Boguszowie Gorcach, czy będzie ich więcej? Tak, jeszcze do końca roku planujemy wymalować cztery kolejne pasy w Polsce i tak jak pan zaznaczył, to już piąta taka inwestycja firmy Budimex. My ten program robimy pilotażowo i też sami jesteśmy ciekawi efektów, jak te pasy będą działały, jak kierowcy będą zwracali na nie uwagę, piesi też, czy to będzie ciekawostka, nowinka, czy faktycznie przyczyni się do bezpieczeństwa i to jest nasz cel przede wszystkim, żeby sprawdzić, jak te pasy rezonują i żeby tych nowych rozwiązań, które i kierowców spowodują, że kierowcy zdejmą nogę z gazu, ale też piesi będą czuli się bezpiecznie, żeby sprawdzić, co tak faktycznie będzie działało na polskich drogach.